Hej, to Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam ciekawych gości ze świata zdrowia, weganizmu, ekologii, diety, podróży i wielu, wielu innych. Dzisiaj moim gościem będzie Kaja Wegewruszka po raz drugi. Jeżeli nie mieliście okazji wysłuchać rozmowy z Kają, to odsyłam Was do niej w opisie. A opis lub też post znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.pl Com. Tam rozmawiałyśmy o zdrowym odżywianiu, trochę o duchowości, trochę o codziennej magii, i dzisiaj postanowiłyśmy poszerzyć ten temat i skupić się na tej sferze duchowo-energetycznej. Także będzie o wiele bardziej wróżkowo. Porozmawiamy o aurach, o czakrach, o szukaniu swojego celu i przeznaczenia w życiu. Także to dla was taka mała zachęta. Tak jak mówię, będzie czarodziejsko, będzie zmysłowo i dowiecie się wielu, wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, o sobie zapraszam. Cześć, Kaja. Krabs. Cześć. Witam Cię po raz drugi u mnie w studio. Bardzo się cieszę, że jesteś, i bardzo się cieszę na tematy, które dzisiaj podejmiemy, bo dla mnie to są w sumie nowe tematy. Tobie są już bliskie, zakładam, od dłuższego czasu, może nawet od lat. I zaczniemy od wszystkiego i od niczego, czyli od energii. Bo dużo się teraz w sumie mówi o tym, że... O, na przykład mówimy, że ktoś ma dużo energii, albo że tutaj jest dobra energia. Mm -hmm. I słyszymy, że energia to jest wszystko, uczymy się nawet tego w szkole, że otacza nas energia. Nie, energia nigdzie nie ginie. Jak, jak w życiu codziennym działa energia? Możemy ją w ogóle jakoś zaobserwować? Przytoczę może tutaj taki bardzo powszechny przykład, y, którym jest y, to, jak jesteśmy w tłumie, i na przykład przykuje naszą uwagę pewna osoba. I patrząc na jej plecy, zdaje nam się, że ta osoba wcale nas nie widzi, ale nagle odwraca się. I jest to najlepszy przykład tego, jak nasza energia, a raczej przepływ od nas do tej osoby wpływa na jej podświadomość. Nagle czuje, że, że powinna się odwrócić, że jest pod, czyimś, pod czyjąś obserwacją. Myślę, że każdy z czymś takim się zmierzył, i, i to jest właśnie ten pierwszy przejaw, najpopularniejszy, oddziaływania. Energii. Chociaż może nie najpopularniejszy, bo często też jest tak, że spotykając się z kimś czujemy dobrą energię, czujemy się podbudowani po spotkaniu z tą osobą, albo czujemy się wręcz odwrotnie, czyli przybici, z, bez sił, zmęczeni. Często się tak zdarza właśnie po, po spotkaniu z pewnymi wampirami energetycznymi, których na pewno każdy z nas w życiu przerobił. A kim jest wampir energetyczny? Słuchaj, Wampir Energetyczny to jest właśnie ta osoba, po której, um, która poprzez swoje czakry, o których zaraz powiem więcej, um, jakby poprzez swoje czakry pobiera naszą energię z naszych czakr, wysysa ją wręcz, bo, bo to jest jej pokarm, i, i żeruje na, na tym, e, co my energetycznie w sobie nosimy. Tak naprawdę podczepiamy się pod pewnego pasożyta energoinformacyjnego, który wyjada z nas wszystko, co dobre. Ale to jest tak, że my. Rodzimy się takim wampirem, czy jakby z uwagi na jakiś nasz brak równowagi możemy się nim stać, eee. potem możemy, się, możemy z tego wyjść? Słuchaj, sytuacja wygląda tak, że w ogóle y, ten Matrix, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, to jest jeden wielki pasożyt energoinformacyjny. I niestety, ale większość z nas jest do niego podłączona, choćby nawet przez to, że y, uwielbiamy plotkować, że uwielbiamy oceniać, że jesteśmy hipokrytami, że jakby te wszystkie złe emocje wpływają na to, że karmimy w pewien sposób tego pasożyta energoinformacyjnego, przez co my jesteśmy coraz słabsi i coraz mniej mamy chęci do życia. I tak to się objawia. Um, I ten pasożyt energoinformacyjny ma to do siebie, że im więcej osób jest do niego podłączonych, tym bardziej on rośnie. I, i musimy właśnie zapoznać się z tą regułą, że świat, że cały wszechświat w zasadzie jest... Y jest jedną wielką ym, siecią energetyczną, gdzie poprzez ym, kumulację pewnych y, emocji wypływających z różnych y, osób tworzy się twór energetyczny. Czyli przykładem może być na przykład y, grupa osób, y, z którą zwykli, zwykle się spotykamy i mają oni to do siebie, że uwielbiają oceniać, krytykować, obgadywać, i my podłączając się pod ten ich program. Zapominamy o tych cudownych cechach, które w sobie nosimy, tylko nagle uaktywniają się w nas te wszystkie e, negatywne emocje e, i łączymy się w takim kółku w zasadzie wzajemnej adoracji, która, która, e, które promieniuje tym samym hejtem, z tą samą złą energią i, i, i tworzymy taki twór energetyczny po prostu. E, w pewnym momencie, kiedy już nie czujemy, mm, kiedy już czujemy, że że niewiele wspólnego mamy z tymi ludźmi, albo że nie do końca chcemy dalej m, tak negatywnie wpływać na, na ten świat, y, wprowadzając energię, zaczynamy tracić ochotę na spotkania z tymi ludźmi. Czyli po prostu powoli y, przestajemy z nimi rezonować. Przez to y, świadczy to o tym, że, że my się zmieniamy, że, chcemy, że dążymy do, do oderwania od tego pasożyta, że już jesteśmy Zmęczeni byciem zmęczonym poprzez oddawanie tej energii na zły użytek. Czy to jest tak, że jeżeli ktoś wysysa z nas energię, do tego momentu, że my tracimy całą naszą energię i zaczynamy pobierać ją od innych, wtedy jakby do tego łańcuszka dołączają się kolejne osoby? Żaden człowiek z silnym systemem energetycznym nie daje wyciągać z siebie energii. Dlatego tak bardzo na tym się skupiam i tak bardzo chcę pokazywać ludziom, jak ten system energetyczny wzmocnić i uodpornić, bo jeżeli spotykamy go już na swojej drodze, zawsze tak jest, że każdy człowiek, którego spotkamy na swojej drodze, w pewien sposób może z nami zarezonować. Ale to od nas zależy, czy pozwolimy mu na to, czy, ym, czy nie do końca pozwolimy mu na jakby współpracę energetyczną z tym człowiekiem. Jeżeli na przykład spotkamy na drodze jakiegoś Hama to oczywiście nie oznacza to, że my jesteśmy hamami. Jeżeli spotykamy tego hama, załóżmy, to w momencie, kiedy mu odpowiemy, świadczy to o tym, że egzystujemy na tej samej płaszczyźnie energetycznej, co on. Dajemy się wciągnąć w jego program. Czyli jakby mamy tą samą lekcję do przepracowania, co owy ham. Jeżeli natomiast nie odpowiemy mu i będziemy potrafili zachować um, wstrzemięźliwość przed... Y w jakimiś potyczkami słownymi e, i będziemy świadomi tego, że ten człowiek próbuje nas wciągnąć w pewien program. Jeżeli nie damy się w niego wciągnąć, oznacza to, że tę lekcję już przerobiliśmy, jesteśmy silni energetycznie i nie dajemy, się, e, nie dajemy się zrobić w bambuko. <laughs> no bo wiadomo, że każda, każda jakaś tam słowna gierka e, niemiła wpływa na e, naszą energetykę. Po prostu zabiera nam pozytywne emocje, może nam nawet zepsuć dzień. E, no więc tak naprawdę jest to taki jeden gwóźdź do trumny. Mówiłaś o tym, że chcesz uczyć, jak wzmacniać się energetycznie. Czy podstawą do tego jest wiedza o czakrach, właśnie? Tak. W ogóle czakry to, jest, to są transformatory energii. Może powiem od początku, na czym to wszystko polega, bo niewiele osób wie, ale my jako ludzie jesteśmy podłączeni do dwóch potoków energetycznych. Jeden z potoków wychodzi z Ziemi. A drugi z potoków wychodzi z kosmosu. E, I ten z Ziemi, prosto z Ziemi, przechodzi przez nasze najniższe czakry i wychodzi z najwyższych czakr. Jest to ym, taki potok bardzo związany z emocjami. E, natomiast y, kosmiczny potok przechodzi z samej góry poprzez naszą najwyższą czakrę, wychodząc przez nasze dolne czakry. I to jest już ym, potok, który który budzi w nas taką wielką siłę, taką wręcz mistyczną, istotę w nas budzi. I te dwa podłączenie do tych dwóch potoków świadczy o naszej energii życiowej. I teraz możemy to sobie zwizualizować w taki sposób, że mamy dwie nitki i na te dwie nitki nabity jest koralik. I przez ten koralik przypływają te dwie nitki. I te dwie nitki to są te potoki, które nadają nam, mm, nadają nam całą siłę życiową. A koralik to my. A koralik to my. Natomiast czakry są y, po to, aby, aby tę energię rozdysponować po, y, po naszych wszystkich organach. I tu z pomocą przychodzą meridiany, które są y, takimi rozgałęzieniami tych wszystkich y, czakr, żeby do każdej komórki naszego ciała dostarczyć tę energię. Czyli możemy to zobrazować jako teraz drzewo, że tym pniem są, że tym pniem są nasze czakry, natomiast gałęziami są, korzeniami są meridiany, są meridiany dokładnie. Czyli w medycynie chińskiej jest to bardzo popularne. Y, sposób opisywania tych wszystkich mniejszych kanalików. Bo właśnie ostatnio czytałam coś o akupunkturze i tam mm -hmm. mówi o meridianach, które nas doprowadzają do tych kluczowych punktów. Tak, ale bardzo dobrze, że to m, podjęłaś ten temat, bo m, często łudzimy się, że idąc na akupunkturę, czy na refleksologię, czy na jakieś tam inne metody uciskowe <coughs> y, naszych meridianów, że pozbędziemy się wszystkich problemów. A tak naprawdę to jest jedynie... M, Zaleczenie problemu na chwilę może ci się zrobić po tym lepiej, natomiast pamiętaj o tym, że jeżeli nie uleczysz tego głównego potoku energetycznego, to zaraz źródło problemu spowoduje stare, naleciałe jakieś tam dysfunkcje, których chwilowym uciskiem na stałe nie zniwelujesz. Bo zaraz, to jest tak jak na przykład, nie wiem, byś się źle odżywiała, zrobiła sobie lewatywę, pozbyła się wszystkich złogów i wróciła do starego żywienia, to... Nic by się nie poprawiło, poza tym, że przez godzinę, załóżmy, czułabyś się lekko i rzeźko. Więc, y, dlatego tak ważny jest sposób zarządzania naszą energetyką. I bardzo zależy mi na tym, żeby, żeby każdy z nas nauczył się sam mm, tę energią kierować, bo nikt z zewnątrz nie, nie sprawi, że zostaniemy cudownie o, uzdrowieni w moment. Ale ktoś może zapytać. Skąd wzięły się czakry w kontekście takim, że no nie rodzimy się z myślą, że o mam siedem głównych ośrodków energetycznych w organizmie. Czy, czyli zakładam, że jakaś droga obserwacji i nauki doprowadziła do tego, że uznaliśmy to za pewną, pewien fakt, czy teorię, co też zależy, jak kto podejdzie do tematu. Słuchaj, generalnie rodzimy się ze świadomością posiadania czakr i tylko po prostu zostaje ona nam, y, ta świadomość zostaje nam w pewien sposób odebrana. I podczas y, choćby nawet różnych y, religijnych y, sakramentów, y, czakry zostaną nam, zostają nam zamykane. Niewiele osób o tym mówi, niewiele osób o tym wie, że to jest bardzo kontrowersyjny temat. Natomiast y, z wielu źródeł y, wiem, że sakramenty zamykają nasze czakry. Dlatego z taką łatwością potem podpinamy się pod te, Wszystkie pasożyty energoinformacyjne. E, czakry w ogóle wzięły się, no, jak wszystko, co mistyczne i, i, i głębokie, wzięły się ze starożytnych kultur. E, hinduizm o tym bardzo wiele mówi, e, medycyna chińska, y, buddyzm, z tym, że w buddyzmie tych czakr jest pięć, a nie siedem. A, a czakry generalnie, czakry jest bardzo wiele, natomiast mamy takich siedem podstawowych czakr, tak samo jak jest siedem kolorów tęczy, tak samo jak jest siedem głównych nut, więc. Równie dobrze możemy wnioskować, że, że jesteśmy muzyką, że jesteśmy, że jesteśmy tęczą w zasadzie, bo każdy kolor odpowiada poszczególnej czakrze, tak samo jak każda nuta odpowiada każdej z nich. Czyli ogólnie jest przyjęte, że czakr mamy siedem i gdzie one się znajdują? Czy one są wewnątrz naszego organizmu? To znaczy, czakry jest więcej, natomiast jest siedem tych głównych mhm. i czakry w zasadzie nie znajdują się w stricte wewnątrz organizmu, bo jest to wszystko w ciele subtelnym. Um, natomiast to ciało subtelne przenika nasze ciało fizyczne. To tak jak na przykład jeszcze powiem skrótowo, wyobraź sobie, że mamy kwadrat i kółko. Yy, I w tym kole wpisany jest kwadrat. To koło to jest struktura yy, energetyczna nasza, czyli nasza aura i wszystkie czakry. Natomiast ten kwadrat wpisany to jesteśmy my, czyli nasze ciało materialne. I to ciało materialne przenikają wszystkie te yy, delikatne, yy, delikatne, energetyczne struktury którymi są właśnie czakry. Każda z czakr kręci, kręci się wokół jednego z siedmiu gruczołów dokrewnych, um, które odpowiadają za pracę hormonalną organizmu. Pierwsza czakra to jest czakra podstawy, um, odpowiada jej kolor czerwony i nuta do. Czakra ta otacza um, gruczoły płciowe. Jest to centrum um, gromadzenia energii, stabilności życiowej, odpowiada za naszą taką zaradność życiową. Za to, czy potrafimy sprostać takim. Podstawowym, podstawowym zadaniom, czyli czy możemy się wykarmić sami, czy możemy zarobić pieniądze, czy możemy twardo stąpać po ziemi. Dlatego tak często mówi się, że, że czakrze tej sprzyja praca w naturze, czyli obserwowanie tych takich cyklów przyrody, jak to wszystko funkcjonuje, że podlejesz kwiat, on wzrasta. Jest to takie bardzo, bardzo podstawowe, natomiast co ciekawe, wiele osób ma tą czakrę zblokowaną. I jak to się objawia? Niemocą, po prostu brakiem, brakiem jakichkolwiek sił do życia i, i taką nieporadnością życiową, bym powiedziała. No, bo jeżeli nie, nie potrafisz zorganizować sobie żadnej pracy, żeby mieć z czego żyć, żeby jakoś stworzyć sobie podstawy funkcjonowania, to to świadczy o tym, że ta czakra po prostu ym, huleje. Ja też słyszałam ostatnio, właśnie, że przez to, że yy... Ta czakra jest związana z poczuciem takiego bezpieczeństwa, też, mm -hmm. że często osoby z zachwianym jakby równowagą w tej czakrze są utożsamiane z niebezpiecznymi dzielnicami w jakichś miastach. Mm -hmm. na przykład, że albo z y, afrykańskimi wioskami, które walczą między sobą. Bo to też wynika, ta agresja wynika z tego, że nie mają tych podstawowych tak. potrzeb życiowych zaspokojonych. Tak. Za I to mm -hmm. było bardzo ciekawe. Tak, tak. Zazwyczaj właśnie agresja czy depresja, choćby nawet, jest spowodowana tym, y, tym brakiem, że tak powiem, ogaru życiowego, no bo na tym to polega. Jeżeli nie wiesz, jak związać koniec z końcem albo nie wiem, nie, nie stać się na przysłowiowe waciki, to po prostu coś tu nie, nie hula. Wiesz, tak naprawdę wiele ludzi ma różne, różnie kategoryzuje te, te czakry, na co, co dokładnie wpływa. I często też ci mówię, że czakra podstawy wpływa w ogóle na nasze takie, na, nasze, na naszą otwartość na drugiego człowieka, na otwartość generalnie do świata. Więc ja uważam, że każda z czakry po części się przenika w pewien sposób. I uważam, że naprawa każdej z czakr powinna iść równolegle z hmm, powi powinna iść równolegle, czyli cały proces powinien iść jakby jednolicie, y, bo zaraz podam przykłady, jakby, co, co warto robić, żeby, żeby tę całą energetykę wzmacniać, bo ja kiedyś próbowałam pracować na każdy z czakr pojedynczo, y, ale, ale z doświadczenia wiem, że lepiej skupić się na. Mm, ogół no, Tak, dokładnie, na, na holistycznym podejściu do, do tematu. I dopiero w momencie, kiedy już ten temat mamy w pełni ogarnięty i na przykład zauważamy, że już potrafimy rozpoznać, jakby która czakra nie jest do końca sprawna, wtedy, wtedy przydają nam się y, stricte afirmacje na tę czakrę, ćwiczenia i tego typu różne rzeczy, bo, bo oczywiście to działa. Ale wracając do y, tych czakr, to kolejną czakrą, czyli drugą y, jest... Y, swadistana, <noise> otocza ona trzustkę i generalnie obejmuje cały brzuch, gromadzi energię seksualną i odpowiada za sterowanie energią życia. W ogóle odpowiada za nastawienie do kopulacji, do nastawienie do, za nastawienie do swojej seksualności, za, za to, jak, jak widzimy siebie. Jakby opisuje naszą otwartość na, na nasze na naszą naturę po prostu. Odpowiada jej kolor pomarańczowy i nuta Re. Trzecia czakra to nadne, otacza nadnercza. Jej centrum znajduje się na poziomie splotu słonecznego, co możemy łatwo zlokalizować. Odpowiada za, za siły życiowe generalnie. Mówi się też o tym, że, że czakra ta wpływa na naszą taką, na naszą siłę do dostawiania czoła różnym wyzwaniom, za taką za taką wewnętrzną moc po prostu. Jak widzisz, każda cza z czakry odpowiada tej wewnętrznej mocy, natomiast y tutaj się mówi o takim naszym centrum, o takim centrum dowodzenia, o może tak. Y I tej czakrze odpowiada kolor żółty. Oraz nuta Mi. Czwarta czakra to um, czakra, która otacza grasice i okolice serca. Jest to czakra serca. E, odpowiada za emocjonalność, za zdolność dawania i otrzymywania miłości, za, za otwartość dla drugiego człowieka. I mówi się też, że to jest pierwsza czakra, która charakteryzuje ludzi, bo wszystkie poprzednie czakry e, obecne są u zwierząt również. Natomiast e, ta czakra serca m, jest taką czakrą, która charakteryzuje, że już jesteśmy. Um, homo sapiens. Homo sapiens, no, no tak, w sumie można tak powiedzieć, chociaż, wiesz, ja staram się bardzo wybiórczo patrzeć na różne informacje i, i krytycznym okiem je jakoś tam. E Weryfikować. weryfikować, dokładnie. E, i, I powiem ci, że patrząc na niektóre zwierzęta, naprawdę mam wrażenie, jak, jak, jakby kochali tak jak ludzie. Mhm. Nie wiem, czy to jest trafne spostrzeżenie, natomiast y, chyba wiele osób się ze mną zgodzi, choćby nawet ludzi związanych z weganizmem i z, y, z takim etycznym traktowaniem zwierząt. E, wracając do czakr, y, piąta czakra y, znajduje się na wysokości szyi, okalając tarczycę. E, jest to centrum naszej woli i komunikowania się ze światem. Odpowiada jej kolor niebieski, a nuta to sol. Czakry te mają w ogóle bardzo rozwiniętą aktorzy, różni mówcy, różni ludzie wpływowi, na przykład y, często polityków właśnie to jest ciekawe, bo nie zdajemy sobie sprawy, że, że polityka czy wszystkie rządy zdają sobie sprawę z tej energetyki i, i nikt o tym głośno nie mówi, bo, bo dzięki temu oni mogą nami kierować i wplątywać w te wszystkie... W te wszystkie matrixowe jakieś um, gierki. Gierki, <laughs> że mogą one splantywać i podczepiać pod tego parasolito energo, energoinformacyjnego, którego sami zresztą y, wykrowali. Więc po co się dzielić czymś, co po prostu y, może im zostać y, odebrane. Y, także, także właśnie ona jest silnie rozwinięta u aktorów, u mówców, o, u, u, u polityków y, i sposób, mówienia tak naprawdę, komunikowania tego, naszych potrzeb, tego, czego chcemy, czyli też bycie asertywnym, to też jest związane z tą czakrą. E, czakra szósta e, związana jest e, ściśle z szyszynką, e, skupia się w tylnej części podstawy mózgu, Mm, I możemy ją aktywować poprzez na przykład masaż y, punktu między brwiami. U większości ludzi y, ona otwiera się poprzez masowanie do góry, natomiast jest też część ludzi, którzy reagują na to, jak masuje się ją w dół. Można też masować ją, y, można też masować ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I ta czakra generalnie y, ma kolor y, granatowy, odpowiada jej nuta La. I odpowiada ona za patrzenie na świat, czyli mając otwarte trzecie oko. No właśnie, trzecie oko, bo to się tak nazywa. Tak, to jest czakra trzeciego oka, sławetna czakra, która, którą, o której wszyscy tak mówią, i ta piramidka w tym oku, i ten znak iluminacji, to wszystko takie mistyczne wokół tego nam się wydaje. No i tak w zasadzie jest, bo, bo to trzecie oko określa to, że widzimy więcej i widzimy lepiej, czyli patrząc na pewne sytuacje na które kiedyś byśmy spojrzeli bardzo negatywnie, czyli byśmy się załamali na przykład podczas ich wydarzenia, e, mając otwarte trzecie oko, potrafimy wyciągnąć z nich wszystko, co najlepsze. Potrafimy spojrzeć na nie z radością i z poczuciem tego, że, że to jest dla nas pewna lekcja. E, no, trzecie oko odpowiada za nastawienie do życia, nastawienie do ludzi, czyli z taką w zasadzie może nie tyle co kwintesencją, ale, ale takim połączeniem wszystkich poprzednich czakr, czyli tego, co nas do niej doprowadza, czyli otwartości na ludzi, otwartości na świat, otwartości na nas samych przede wszystkim. Siódmy, ostatni wir e, działa najwyżej, bo w okolicach przysadki mózgowej, e, czyli wokół przedniej części podstawy mózgu, e, lokalizuje się to w okolicy ciemiączka i ta czakra odpowiada za duchowy aspekt człowieka jego kontakt z wszechświatem. Odpowiada temu fiolet i nuta C, Mówimy C-Wszechświatu, si <laughs> czyli y, potrafimy się po prostu komunikować z wszechświatem. Jesteśmy świadomi tego, jak działają y, wszelkie zasady y, spełniania naszych próśb, czy, czy jak zaakceptować to, co się dzieje w naszym życiu. Jakby to jest totalna ufność w stosunku do wszechświata, akceptacja tego, co jest y, y, i świadomość tego, że. Naprawdę, zmiany są możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez nasze nastawienie do życia. Czyli to, o czym mówiłam w poprzednim podcaście, że nasze nastawienie do, do życia jest głównym bodźcem do zmian. Czyli wiara czyni cuda, a wiara, że wszechświat nas słucha, również czyni te cuda. To jest takie krótkie podsumowanie może. Czyli teraz wiemy, na czym polegają czakry, za co odpowiadają i jak możemy to wykorzystać w swoim życiu. I teraz zastanawiam się, jak. Obserwując siebie, możemy dojść do tego, która czakra nam nie gra, i, i jak możemy nad tym popracować, żeby po prostu żyło nam się lepiej, bo umówmy się, nie chcemy chodzić z każdego dnia zastanawiać się, o, która czakra mi nie działa, tylko chcielibyśmy gdzieś stworzyć jakiś taki system odczuwania, żebyśmy wiedzieli, że, 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 nam, że nam to ułatwia życie, a nie komplikuje. Mm -hmm. Słuchaj, przede wszystkim y, powiem to, jak wyglądało to u mnie, czyli najlepiej z autopsji, chyba. Y, praca nad każdą, tak jak już powiedziałam, czakra nad każdą z poszczególnych czakr, y, była dla mnie takim uciążliwym w zasadzie procesem, bo ciężko mi było ogarnąć każdą z tych czakr. Jakoś nie. Jest ich siedem, więc to jest też dosyć czasochłonne. Y, i traktując je osobno, to jest tak, jak traktowanie naszego ciała osobno. Mm -hmm. Więc trzeba do nich podejść, tak jak już mówiłam, holistycznie. I pierwszą z metod, którą polecam, to bycie w ciele. Czyli ciało uwielbia naszą uwagę, a, a jak wiemy, nie będąc w ciele, czyli będąc w naszej głowie, łączymy się z ego. I im więcej czasu spędzamy w tej głowie, im więcej czasu myślimy, tym. Gorsze myśli się pojawiają w naszej głowie, i to jest taki mm, mechanizm, znowu, że im częściej siedzimy w tej głowie, tym częściej dajemy do głosu dojść naszemu ego, tym częściej pojawiają się destrukcyjne myśli, a jak pojawiają się destrukcyjne myśli, to przez nasze czakry przekazujemy je mm, innym ludziom do ich czakr, więc to wszystko jest naczynie połączone, i musimy mieć świadomość, że sami generując negatywne myśli przekazujemy je dalej, czyli tak naprawdę my tworzymy, podłączamy się pod tego pasażyta energoinformacyjnego, który nie dość że zatruwa życie innym, to zatruwa życie również nam. Więc pierwszym kluczowym, e, takim holistycznym właśnie podejściem do tematu jest sprawa taka, żeby jak najmniej e, dawać dojść do głosu naszemu ego. A co jest złego w ego? Ego generalnie w skrócie powoduje, że że się porównujemy, że znajdujemy wszystko, co w sobie najgorsze, że skupiamy się za bardzo na materii, czyli na naszych pragnieniach, kierują nami po prostu żądze. Czyli wszystko, co, co wpływa negatywnie na nasze czakry, czyli na nasze przypływy energetyczne. Nawet yoga mówi o tym, że, mm, że cię uziemia, czyli że będąc w ciele jesteś taki zakorzeniony, że czujesz... Obecny. Tak, obecny. Ta praktyka ym, ciała wzbogaca cię, pozwala ci odetchnąć, pozwala ci odpocząć od tych myśli. I co ciekawe, m, praktyka fizyczna, czyli będąc w tym ciele, przy okazji trenujemy nasz oddech, który jest po prostu. To jest top of the top m, kwestii rozwoju energetycznego, bo m, nie będę się teraz zagłębiać w, w jakieś tam metody oddechowe, bo, bo jest ich masa. Natomiast z doświadczenia wiem, że poprzez oddech możemy się połączyć z naszym, e, naszym ciałem. Energetycznym możemy dotknąć naszej aury, możemy poczuć w ogóle astral, to jest niesamowite doświadczenie, ale o tym opowiem kiedy indziej. Natomiast wracając do, do tego oddechu, to, co powiedziałam na początku, czyli przepływ energii kosmicznej i ziemskiej odbywa się za pomocą oddechu właśnie. Czyli biorąc wdech, łączymy się z energią ziemską, a biorąc wydech, bardzo długi łączymy się z kosmosem. I, I ten oddech e, pozwala, nam, pozwala nam poczuć, że żyjemy. I ćwicząc y, ten oddech przywonowy, czyli najlepszy z możliwych, luźny, taki... Pełen przeponowy oddech się uaktywnia, bo ćwicząc nie możemy myśleć o tym, że mamy, nie wiem, wystający brzuch albo że nam się źle układa bluzka, tylko po prostu dajemy z siebie wszystko. E, mam nadzieję, że tak robicie, i wtedy samoistnie uaktywnia się ten oddech. Dlatego trening jest to lekcja pierwsza do, em, dla człowieka, który jest y, małym leniuszkiem, nie chce mu się tre trenować y, stricte oddechu. Ma tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu. E, przy tym właśnie bieganie jest również taką aktywnością, która y, aktywizuje ten oddech, a przy okazji masuje nasze czakry, więc jest to w ogóle dwa w jednym e, super sprawa i, i bardzo polecam bieganie, bo do tego też nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności, tylko wystarczą dobre buty i y, 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 jakaś przestrzeń najlepiej <laughs> las. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, tak naprawdę jakby. Ważna jest świadomość tego, jak działają czakry, ale ty byś polecała takie kompleksowe dbanie o siebie, o swoje zdrowie, poprzez, czy to będzie aktywność fizyczna, czy to będzie oddech, a czakry bardziej traktować jako takie sygnały. Tak, dokładnie. Czyli jeżeli widzimy, że coś nie gra, to myślimy sobie, że chyba na przykład mam jakiś problem z relacjami damsko-męskimi, tak, dajmy na tak, to, albo tak. nie czuję się bezpiecznie w swojej pracy. Mhm. Albo nie realizuje się na tym wyższym punkcie, dajmy na to tak. zawodowym. Mm -hmm. I to traktować jak sygnały, ale nie spędzać dni na próbie wyregulowania tych czak pojedynczych, tylko tak. po prostu dbać o siebie. Dokładnie tak. I, i super to podsumowałaś, że, że właśnie to jest. Ym... Że to jest takie ogólne działanie na, na wszystkie z nich. A jeżeli widzimy jakieś, jakąś lampkę zapaloną w postaci nieudanych em, sfer życia, nawet jeżeli o siebie dbamy, to wtedy można zacząć praktykę nad poszczególną czakrą. Natomiast, tak jak mówię, zacząć należy od bycia w ciele, czyli od treningu, oddechu, em, jak najwięcej przebywania w tu i teraz. jakby Jest to nieodłączny element, y, nieodłączny element naszego świadomego życia. I drogi ku zdobyciu naszej niezniszczalnej, energetycznej powłoki, żeby nikt z nas więcej już tej energii nie wyciągnął. I w naszym społeczeństwie jest to niesłychanie widoczne w momencie, kiedy ludzie na przykład są niezuważani w pracy. No, pomyśl sobie, że jesteś taką osobą, która wszystko robi dobrze, ale jest niepewna siebie. I i ludzie traktują ją jak, ją jak ducha w zasadzie. Na pewno zdarzyło ci się, że poznać taką osobę. I to świadczy o tym, że jej czakra jest, że, że jej aura jest skurczona, że jej ciało astralne jest po prostu zmniejszone do wymiarów biedronki. I, I co z tego, że może mieć nawet dwa metry ta osoba, ale mając skurczone ciało energetyczne, staje się ona niewidoczna dla otoczenia. Um, ale z czego to wynika, że ta osoba jest właśnie jak taki duch, że tak się zachowuje? Bo. Nie ma żadnej wiary w siebie, w ogóle uważa, że nie zasługuje na życie, że, y że nic jej nie wychodzi. Podłącza się do tych programów matrixowych, y gdzie rządzi strach, gdzie rządzi obawa przed tym, że cokolwiek może nam wyjść, y rządzi nami smutek, poczucie niżs niższości. To wszystko się objawia w ten sposób. A wyobraź sobie, że na przykład. Jest osoba, która ma mecz 50, m, a po prostu jest jej pełno wszędzie i słychać ją na każdym korytarzu. I to też świadczy o tym, że jej ciało energetyczne jest na tyle rozrośnięte, że, że jest ona bardzo zauważalna w, w tłumie. Wracając do, do kolejnych sposobów na, na budowanie tej swojej energetyki, to jest przebywanie w naturze. Bo w ogóle człowiek nie jest stworzony do tego, żeby być, żeby. Żyć w wielkiej aglomeracji, w tłumie. W betonie. W betonie, dokładnie. Człowiek jest stworzony do tego, żeby żyć w naturalnym środowisku, w naturalnym, w świeżym powietrzu, w świeżych emocjach, w dobrych emocjach. Generalnie w otoczeniu, które mu sprzyja. A my, będąc w, w miejscu, które jest przeludnione, które jest zatrute energią, no niestety, spójrzmy prawdzie w oczy, to jest niejako taka metafora ym, rezygnacji z raju, bo człowiek wybierając życie ym, w takiej mocno osadzonej materii, czyli ym, no generalnie ulegając pewnym pokusom, y, robiąc wielką karierę, czując żądze pieniędzy, to jest rezygnacja z tego raju, jeżeli już wszyscy na zasadzie to robimy, wszyscy to robimy, jeżeli. Yy, odważyliśmy się to zrobić, a raczej musieliśmy to zrobić, bo tak nas wychowuje społeczeństwo, to musimy być wystarczająco silni, żeby móc sprostać tej sytuacji i robić wszystko to, żeby żyło nam się lepiej, czyli y, wyjazdy na działki, nie wiem, właśnie bieganie w lesie, jakiekolwiek mm, wolne chwile warto spędzać na łonie natury, bo tam te procesy przechodzą bardzo naturalnie. Wszystko Wiadomo, zmiany klimatyczne teraz nastają, jest to okropne. Natomiast, i to jest kolejna kwestia, którą warto podjąć, choćby nawet przy świadomości naszego życia. Natomiast fajnie jest wyjechać na jakieś łono natury. Czyli mamy już trening, oddech, przebywanie na łonie natury. I przepraszam, że nie dajecie dojść do głosu, ale. Słuchaj, dla mnie to jest przyjemność. Słucham samych ciekawych rzeczy. Ale wracając do kolejnej czynności, która nas. W ten sposób wzbogaca energetycznie, którą z autopsji w zasadzie Wam przytoczę, to to, że jeżeli czujemy, że osoby z bliskiego nam otoczenia nie do końca rozumieją nasz styl bycia, naszą pewną przemianę, czyli to, że budzimy się, że zaczynamy, zaczynamy trochę ogarniać, że, że zgadzamy się z tym ciałem energetycznym, że, że zaczynamy rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. Mm, musimy się liczyć z tym, że będą ludzie, którzy będą e, próbowali nas z tego zupełnie od tego odwieść. Mm -hmm. I, I nie mówię, żeby od tych ludzi odwracać się raz na zawsze, ale nie możemy dać się takim osobom zmanipulować. I jeżeli ktoś naprawdę bardzo nas w tym ogranicza, to warto taki kontakt zminimalizować. E, I nie mówię, żeby mm, kończyć go raz na zawsze, tylko żeby przez ten czas złapać dystans w tej relacji, żeby. I jeszcze mając słabą energetykę nie dać się y, z powrotem wpuścić przysłowiowe maliny. Ale wiesz co mi się nasuwa, bo Rodzice. często wiesz co i tak i nie. Bo chodzi o to, że często tak jest, że mm, my jednak żyjemy w najbliższych relacjach z tymi ludźmi w Matrixie. Mhm. I i wiadomo taka duchowa przygoda to jest coś bardzo ważnego. Tylko to nas gdzieś tak jak powiedziałaś, odsuwa od ludzi, którzy nie do końca to czują. I ja się trochę obawiam, że to może prowadzić do takich nadużyć. Mm -hmm. Że na przykład masz historię, że jest sobie rodzina mm -hmm. i nagle, dajmy na to, mama wchodzi na drogę duchową i oznajmia całej swojej rodzinie, że teraz wyjeżdża na drugi koniec świata, bo tak jej podpowiedział wszechświat. Mów, mm -hmm. totalnie teraz, wiesz, tak, przyśmiewam. Tak, tak. I czy wtedy to jest ok? bo z jednej strony, może rzeczywiście to jest jej y, misja i ona wróci i będzie wspanialszą matką, żoną i córką i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony, czy to nie jest już takie przekroczenie granicy, że, że jakby opuszczasz sw swoje dzieci, cudzysłowie tak? Opuszczasz swój, swój dom tylko dlatego, że tobie się wydaje, że, że coś poczułaś więcej. Nie, jakby nie uważasz, że to może być takie niebezpieczne, że ktoś za bardzo wejdzie w tę sferę duchową i totalnie odłączy się od tego świata. Chciałam powiedzieć, że przyziemnego, ale to jest takie mm -hmm, wcale mm -hmm. prawda, tego tak, Matrixa, tak, tak, tak. tego świata, o którym mówisz. Słuchaj, uważam, że każda zmiana powinna zajść łagodnie i jeżeli szarpiemy się na jakieś śmiałe wybory, no to jest oczywiście indywidualna kwestia i trudno mi tu oceniać e, matkę, która zostawia dzieci, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji i nie wiem, jakbym się zachowała. Pewnie nie, pewnie bym tego nie zrobiła. Natomiast mm, na to pytanie ci nie odpowiem. Ale oczywiście zgodzę się z faktem, że można zbyt głęboko wejść w duchowość i, ym, i za bardzo odlecieć. Co też jest złe, bo niebezpieczny istniejemy w tym świecie materialnym, żeby zupełnie lewitować yy, i fruwać nad ziemią. Yy, ale, ale warto pamiętać o tym ciele energetycznym, bo tak naprawdę ono powoduje wszelkie choroby, a ale zaraz o tym powiem więcej. Wracając do tej asymilacji, powiem tyle, że, że nie chodzi o to, żeby totalnie ten kontakt jakoś ograniczyć, bo często spotykają nas takie sytuacje, że nasi rodzice na przykład pukają się w czoło i twierdzą, że po prostu nam odbiło, bo, bo nie rozumieją do końca tego, jak myślimy. I, I nabierając dystansu do relacji, chodzi mi o to, żeby. Nie podłączać się pod ich programy, czyli nie wchodzić w żadne sprzeczki, nie wchodzić w żadne kłótnie, nie prezentować im na siłę rzeczy, na które oni nie mają ochoty, czyli jakby nie, nie walczyć z nimi na siłę, bo, bo wtedy tak naprawdę to my jesteśmy prowoderami tych kłótni, bo. Mm -hmm. My stawiamy pierwszy krok, oni to podłapują, próbują um, stwierdzić, że jesteśmy nienormalni, i my potem odbijamy piłeczka. Więc to jest najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, więc należy po prostu um, nie mówić o tym z ludźmi, którzy nie chcą o tym mówić, bo tylko i wyłącznie można to zblokować. Więc na początek zachowajmy to dla siebie, rozmawiajmy z ludźmi, którzy siedzą w temacie, żeby nie prowokować. Sytuacji mm, nieprzyjemnych dla nas, szczególnie na tym poziomie ym, świeżego rozwoju naszego, naszej energetyki. Bo jesteśmy jeszcze mało odporni. To jest tak jak, y, to jest tak jak ciało niemowlęcia, prawda, które y, jest narażone na wszelkie y, bakterie. Po prostu musimy swoją odporność y, tutaj chronić. I też jeszcze jest taka kwestia, że mam wrażenie, że na początku takiej drogi duchowej mamy wrażenie, że osoby tak jak powiedziałaś, które wydawało nam się, że znamy, nagle totalnie nie możemy znaleźć z nimi wspólnego języka mhm. i może rzeczywiście wtedy to jest ten dobry moment, żeby na chwilę odpocząć, trochę się zdystansować do tej swojej własnej przemiany i potem wrócić już do nich jako silna jednostka tak. i wtedy nadal możemy mhm. mieć z nimi super kontakt i rozmawiać na te tematy, które są nam bliższe ale na innym poziomie, ale na początku rzeczywiście możemy zrobić sobie więcej krzywdy mhm. próbując wszystkich Zbawić, jak zresztą miałyśmy okazję tak, tak, rozmawiać. To znaczy, słuchaj, jeżeli są to ludzie bliscy, to nie kochasz ich za to, że myślą tak jak ty, tylko kochasz ich za to, że po prostu są. Po prostu kochasz ich energię, no tak jest. I niekoniecznie muszą wierzyć w Buddę czy w jakieś tam inne rzeczy. I sama mam tak wśród moich bliskich, że nie każdy jest otwarty na, na świat duchowy. I nie skreślam tych osób dlatego, tylko po prostu, skoro już są mi osobami bliskimi i chcą ze mną żyć, to. To wiąże się oczywiście z tym, że co nieco będę im opowiadać o tym świecie. Nie będę ich zmuszać do tego, żeby uwierzyli, tylko będę im to prezentować w sposób łagodny, bez żadnego natarczywego przekonywania, bo uważam, że to przekonał się więcej szkody niż pożytku. I przedstawianie im takich sytuacji, choćby nawet z naszego życia, opowiadając o tym, co nas spotyka, mhm. możemy im przedstawić tę duchowość w takim praktycznym. I, I ciekawym świetle. Nie tylko poprzez teorie, właśnie opowiadam o czakrach, bo są ludzie, którzy po prostu nie chcą tego słuchać. A to ja ci powiem, co mi się ostatnio przytrafiło, taka a propos um, właśnie dzielenia się historią z najbliższymi, po to, żeby trochę zmienić ich myślenie. Hmm. Jak jechałam na wyjazd, gdzie po trasie czekała nas obiad kolacja, w dużym hmm. skrócie. Przez całą drogę zastanawiałam się, co bym zjadła. To miał być wegański posiłek, więc byłam mm. bardzo podekscytowana i stwierdziłam, ja to jestem w ogóle niewymagająca, więc mm. cokolwiek by mi nie dali, to na pewno będzie, będę zachwycona. Trawa I, jest spoko. I, pomyśle, I pomyślałam sobie, jedyną rzeczą, której bym naprawdę nie chciała, to są papryki faszerowane. Tak strasznie ochotę ochotne papryki faszerowane. I tak jechałam całą drogę i tak myślałam, tylko nie papryki faszerowane. Już tak sobie obrzydziłam już, co było na obiad. Papryki faszerowane. Tego samego dnia y, jechaliśmy właśnie autostradą i chciałam spróbować wegańskich hot dogów na Orlenie i jedziemy, w pierwszym miejscu nie było hot dogów y, i zbliżamy się do kolejnej stacji i pomyślałam sobie, a co będzie, jak będzie jeden? I tak mówię, kurczę, no przecież jak będzie jeden, no to dobra, Kuba, zjemy na pół. Oczywiście przyjeżdżamy i był jeden hot dog. Mm -hmm. Mówię, o nie, Karolina. <grywia> to jest i tak. Przy... I można się śmiać, może wiele osób teraz się śmieje, słuchając nas, ale ja naprawdę stwierdziłam, że chyba przywołałam te papryki i tego jednego hot doga. Ale tak się dzieje. Przecież ja też powiem tutaj może sytuację jedzeniową, żeby... Żeby nie było, że tylko ty jesteś Tak, tutaj. żeby nie zostawić mnie samej. Tak, byłam na... Prowadziłam warsztaty um, kulinarne z wegańskiej kuchni włoskiej e, i robiłam tam um, dosyć nietypowe danie, bo było to, była to lasagna z e, bez płatów pszennych, tylko zamiast płatów była cukinia w plastrach. Tydzień później poszłam na wesele i, i zadzwoniła do mnie osoba organizująca to wesele, że przygotuje dla mnie specjalnie wegański wegańskie menu. Bardzo się ucieszyłam z tego powodu. Zrobiło mi się niezmiernie miło i byłam tak pozytywnie nastawiona do tego, że słuchajcie, nie dojrz, że przeżyłam jedną z najlepszych wegańskich uczty w moim życiu, to otrzymałam na danie pierwsze lasagne z cukinii. <grym, <grym, tak. No A ty? nigdy wcześniej się z tym daniem nie spotkałam, więc to jest yy, no, też ciekawa zależność. Jak bardzo przywołujemy te wszystkie yy, nasze lęki oraz nasze Yy, takie pragnienia i, i dobre myśli, jak po prostu kreują nasze dobre życie. A słuchaj, jestem bardzo ciekawa Twojej opinii, bo na pewno jest Ci bliska też kwestia, na przykład, manifestacji czy wizualizacji. Mm -hmm. To jest może trochę bardziej, tak mi się wydaje, że to jest bardziej związane z tym nurtem coachingowym, powiedziałabym, mm -hmm. ale Gdzieś w tym świecie duchowym też zaczęłam słyszeć coraz więcej o właśnie manifestowaniu tego, czego naprawdę, mhm. tego, czego pragniemy. I tutaj mi się kłócą takie dwa światy. Bo z jednej strony um, mówi się, że każdy z nas ma jakieś swoje przeznaczenie we wszechświecie, jakby każdy z nas ma swoją, powiedzmy misję, mhm. ale z drugiej strony możemy zmanifestować to, co tylko chcemy, czyli możemy jednak zrobić coś więcej niż tylko ta na, nasza misja, tylko coś, co sobie wykreujemy gdzieś w głowie. I ja sama też y, i czytam i o jednym, i o drugim, i gdzieś nie łączy mi się to w całość, bo albo poddajemy się temu, co los przygotował dla nas, albo gdzieś wychodzimy z inicjatywą. Da się, da się te dwie rzeczy mm, połączyć? Oczywiście, ten, nie? oczywiście, że się da. Tylko też trzeba pamiętać o tym, że y, Wszechświat nas słucha i wystarczy powiedzieć raz o tym, czego chcemy, a od nas zależy, czy będziemy... Pomagać temu wszechświatowi i działać na korzyść naszych pragnień, czy też yy, skupimy się tylko na manifestacji tych marzeń? Bo jeżeli ciągle będziemy sobie powtarzać: Chcę różowego słonia, chcę różowego słonia, chcę różowego słonia, no to tego słonia no, nigdy nie otrzymamy. A jeżeli powiemy sobie: Chcę różowego słonia, to do kolejnego dnia może przyjść przyjaciółka z różowym słoniem i dać go nam w ramach prezentu. I takie rzeczy się zdarzają na porządku dziennym u mnie w życiu. Myślę, że u ciebie również. Po Również, po, szczególnie pod sytuację z hot dogiem i z papryką. Um. Więcej nie pomyślę o papryce faszerowanej. <laughs> naprawdę nie lubisz papryk faszerowanych? <laughs> nie, nie wiem, jakoś ostatnio miałam, miałam uraz, może właśnie przez to, że tego dnia tego nie chciałam jeść, że zostało mi to w głowie, więc teraz jakby ktoś chciał mi zrobić obiad, to wszystko tylko nie papryka. <laughs> nie, to po prostu nie myśl o tym, czego nie chcesz, tak, tylko dokładnie. myśl o tym, czego chcesz. Dokładnie. Też ostatnio właśnie tak, doszłam takiego wniosku. I to jest świetny temat do naszych czakr, bo generalnie y, ludzie z czakrami nie mówię, że masz zamknięte czakry, ale... Z... Na pewno mam. O, coś nie. tam jest pozamykane. Nie. No, Sprawdźmy. No, słuchaj, to każdy ma coś pozamykane. Ja ja również nie jestem, wiesz, idealnym wirem, bo, bo wszystkie moje jakieś tam przygody opisuję i... No, muszę być jakimś królikiem doświadczalnym, prawda? Więc, Ale widzę, że działa. Chodzi o to, że mając zamknięte czakry, skupiamy się na tym, czego nie chcemy. A dopiero wtedy, kiedy zaczynamy pracować z tym ciałem energetycznym, zaczynamy być w ciele, zaczynamy dać tej pozytywnej energii przez nas przepłynąć i równocześnie odłączyć się od tych negatywnych wpływów, powoduje to wtedy to, że zaczynamy mówić to, czego chcemy. I za to też jest odpowiedzialna czakra podstawy, czy czakra sakralna, czy wszystkie inne w zasadzie czakry są odpowiedzialne za to, za komunikowani komunikowanie naszych pragnień, za to, czego naprawdę chcemy. I Świat nie chce słyszeć tego, czego nie chcesz. Bo jakby... no To nie jest konkretne. Wrażenie, że wszechświat dwoi tak. konkretny komunikat. Chce tego tak. i tego, bo czego nie chcesz, oznacza, że możesz chcieć miliona różnych rzeczy. Tak. A tak. chodzi o jakąś konkretną wizję. I tutaj wchodzi, myślę, ta właśnie ta manifestacja, że musimy tak. się określić. Mhm. Na tym właśnie polega siła przyciągania, która też, yy, która też polega na tym, że za bardzo, yy, za częste powtarzanie tego, czego chcemy, czyli za bardzo skupienie się na tej manifestacji, oddala nas od tego tak naprawdę, bo bo mm, Wszechświat potrzebuje po pierwsze czas, a po drugie luz. Czyli jeżeli zbyt będziemy wisieć na tej prośbie i będziemy zbyt skupieni na tym, y, czego tak bardzo chcemy, to zauważ, że to też jest takie bardzo y, próżne, takie... To jest taka frustracja. Tak, tak, zamienia się to w kolejny lęk. Dlaczego jeszcze tego nie mam? Dlaczego jeszcze to nie nastało? Więc zapamiętajcie jedną rzecz, że Wszechświat nas słucha i wystarczy powiedzieć coś raz. Tylko oczywiście może to być raz dziennie, załóżmy, żeby też nie żeby też, żebyśmy sami tego nie zapomnieli, mimo że wszechświat to pamięta i im więcej będziemy działać, im więcej odkrywać różnych um, ciekawych sytuacji w życiu, coraz częściej będą nam się pojawiały sytuacje, które nas doprowadzą do tego celu szybciej niż myślimy. Tylko po prostu trzeba odpuścić, trzeba zaufajcie mi, naprawdę, naprawdę wszechświat nas słucha, więc, więc nie ma co się nakręcać i Um, i, I błagać po prostu na kolanach tygodniami, tylko trzeba mm, brać odpowiedzialność za te marzenia i krok po kroku je realizować. Więc warto też sobie zaplanować y, coś, co chcemy zrealizować. Czyli najpierw, jeżeli jesteśmy w takim dołku, zaplanować, przejść do działania, trenować, oddychać, spędzać czas w naturze y, i. Kontaktować się z ludźmi, którzy, mm, którzy nas wzbogacą w pewien sposób energetycznie i, i jakoś nas y, potrafią uspokoić. Można po prostu wesprzeć być nawet. Tak, tak, nawet wesprzeć i być. Więc yy, polecam po prostu yy, nie wchodzić w dyskusję z ludźmi, którzy nie do końca nadają na tych samych falach. A jeszcze wrócę do tego tematu, tej manifestacji kontra niemanifestacji, mhm. bo ja sama próbuję sobie to ułożyć w głowie, dlatego też to rozkładam na czynniki pierwsze, ale teraz, jak opowiadasz, to łączy mi się to w taką całość i powiedzmy, czy dobrze kombinuję, że w momencie, w którym zaczynamy czuć mhm. i gdzieś rezonować sami ze sobą, tak. to my już. Wiemy, co jest nam przeznaczone, i wtedy to manifestujemy. Tak. I wtedy ta manifestacja działa, i wtedy tak. to się łączy w taką piękną całość. Tak. Bo w sytuacji, w której właśnie jesteśmy gdzieś tam rozchwiani, tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy, zaczynamy mm. manifestować nowe Audi, albo coś mm -hmm. totalnie w ogóle, co nawet niekoniecznie nas uszczęśliwi, no zupełnie no, tak. materialne rzeczy z założenia nas na długo nie uszczęśliwią. Mm -hmm. y to wtedy to nie działa, a ta, ta manifestacja czy wizualizacja jest tylko wtedy, ma sens, jeżeli to jest w zgodzie z tym, co naprawdę czujemy, kiedy jesteśmy w harmonii ze sobą. Tak, dokładnie, dokładnie tak jest. To wtedy się nastraja jako jeden taki ym, organizm, kolejny taki twór, tylko że tym razem ten dobry twór. Yy, i naszą, nasza aura dostraja się do naszych pragnień, nasza energetyka dostraja się do tego, żeby to wszystko zrealizować i często jest też tak, że yy, manifestując jakieś abstrakcyjne zupełnie yy, pragnienie, w głębi duszy wiemy, że to się nie spełni jeszcze, nie tak szybko, bo nie mamy do tego, yy, nie mamy do tego warunków, na przykład chcielibyśmy stać się od tak, załóżmy prezesem jakiejś firmy, ale musimy zdać sobie sprawę, że, że czeka nas jeszcze dużo pracy, żeby yy, żeby Sprostać temu stanowisku, więc na wszystko przyjdzie pora, na wszystko przyjdzie czas. I, I ten plan również jest ważny, bo dzięki temu planowi możemy wypunktować listę rzeczy, które nas do tego celu zbliży. Wspomniałaś o aurze, bo nie mieliśmy jeszcze dzisiaj szansy tego tak. omówić. Jakby Czym jest aura i, i jak, gdzie ona się w ogóle. Wpasowuje w to, w to ciało energetyczne, w tę w ideę wszechświata i Słuchaj, to jest bardzo proste, bo aura to jest po prostu odzwierciedlenie funkcjonowania tych przepływów energetycznych, czyli naszych czakr. Czyli aura jest to takie jednolite, jednolita taka powłoka energetyczna wokół, która odzwierciedla to, czy czakry hulają, czy też nie. Jeżeli ta powłoka jest lśniąca, jasna, mm, piękna, to. To po prostu oznacza, że mamy dobrą energetykę. I co ciekawe, y, obecnie są już maszyny, które mogą tę aurę zbadać. I jakby I to mnie Tak, mnie też, Mnie też to ciekawie przede wszystkim cieszy, bo w końcu można w pewien sposób pokazać to ludziom bez y, takiego szemranego m, poczucia, że to jest tylko dla m, heretyków, m, heretyków <laughs> szamanów i innych y, wariatów. Y, I że to naprawdę istnieje. I, I cieszy mnie bardzo fakt, że ten świat materialny otwiera się na duchowość. Trochę nie ma wyjścia, bo, bo wszyscy, odczuwamy, wszyscy odczuwamy energię, i człowiek również może odczytać ludzką aurę, natomiast no, potrzebne są do tego ćwiczenia, więc nie przychodzi to tak od razu, tylko trzeba nad tym trochę popracować. W ogóle poczucie tych wszystkich wirów energetycznych. Jest do wypracowania, tylko pamiętajmy o tym, że jest to na tyle zsynchronizowane z naszym ciałem, że podobnie jak bicia. Podobnie jak. Y chciałam zaśpiewać, byłeś serca, biciem. A chcę <laughs> mówić o biciu serca, że to jest podobne jak bicie serca, bo ciężko jest usłyszeć bicie serca, bo jest to na tyle zsynchronizowane z naszym ciałem, że nie do końca y potrafimy się na tyle skupić, wyciszyć i zagłębić w ten rytm, że no, no, po prostu wymaga to treningu. I tak samo. Można poczuć te y, potoki energii i na własnym przykładzie mówię, że można, bo sama nauczyłam się tego wyczuwać, tylko po prostu trzeba to nad tym pracować. A czy to jest tak, że aura ma kolory? Aura ma kolory, które w zasadzie emanują z naszych czakr, czyli mówiąc, że jest to jasna powłoka, oczywiście zgadzam się z, z tym, ale jest też y, wiele źródeł, które podaje, że aura się, jest bardzo jasną powłoką, natomiast y, przejawiają się w niej różne y, kolory, i, i można odczytać z samej aury pracę czakr, niekoniecznie zagłębiając się w każdy y, ośrodek ciała, który dana aura przenika. A myślisz, że gdzieś ktoś w Warszawie robi takie rzeczy? Tak, oczywiście, sama chce się tego nauczyć. Y, jest taka osoba, nie, nie chcę teraz zmyślić, jak się nazywa, natomiast już w zeszłym roku wybierałam się na kurs Re, Regina Siedorkiewicz. O, Super. jest to pani, która zajmuje się czytaniem aury i bardzo, w zasadzie malowaniem aury. Ona w ogóle robi portrety auryczne. I tak, i co ciekawe, opowiada taką historię, że malowała kiedyś aurę Jana Pawła II i pojechała do Watykanu, gdzie on wówczas stacjonował, i stała z tym obrazem w tłumie. I on ją wybrał, tak, on ją wybrał jako tam. Jedną z tysięcy, o, jedną osób. Z tysięcy osób, która mogła do niego podejść, y, wręczyć mu ten obraz, jakby to, to się stało. On, on to wyczuł. Ciarki. Tak, ja też. Y, bo Jan Paweł II w ogóle miał Aurę Chrystusową. To był człowiek, y, to był niesamowity człowiek, który, który po prostu świecił naj, 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 najjaśniejszym światłem. Powiedziałaś o różnych sposobach. Jak można sobie pomóc gdzieś tam wyregulować, u, 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 użyjmy takiego słowa, y, czakry. Generalnie naszym celem jest to, żeby gdzieś tam żyć w zgodzie ze sobą, odczuwać to, czego tak naprawdę potrzebujemy, czego pragniemy, ale wiem, że też masz swoje sposoby, żeby jeszcze lepiej siebie poznać. I wiem, że, nie wiem, jak to nazwać, bo zapomniałam w sumie, jak to, jak to nazwałaś tak. Y Formalnie. Tak, 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 tak. I um, właśnie to, to jest tak, że możemy popracować nad tym samemu, ale wydaje mi się, że ważne są takie jakby posilanie się mm -hmm. jakimiś takimi narzędziami, żeby, tak. żeby gdzieś tam na, nakierować się na tę właściwą drogę. Nie ma w tym nic złego. Nie chcę mówić, żeby każdy zaraz poszedł do jasnowidza, który powie mu dokładnie, jaka jest jego droga i ścieżka życiowa, bo uważam, że to nie o to chodzi, bo jeszcze to jest zabawa i, mm -hmm. i ma nas zaskakiwać. Ale kiedy oczekujemy czegoś więcej, kiedy czujemy, że, że jesteśmy tutaj po coś, myślę, że to jest dobry sposób, żeby tak, gdzieś, tak. gdzieś poszukać dalej. Szczególnie dla osób z niskim poczuciem wartości, bo mm, generalnie taka osoba, takiej osobie ciężko jest poprzez sam trening, y, jeszcze będąc w środowisku, które nie do końca sprzyja jej rozwojowi, y, stanąć na nogi. I sama miałam taki, y, taki przypadek, sama byłam takim przypadkiem, że y, nie do końca wiedziałam, po co ja tu jestem? Czułam się bardzo niepewna siebie. Przepraszam w zasadzie za to, że żyję. Byłam taka bardzo. Zawsze byłam taką osobą, która wszystko chciała wszystkim oddać. I teraz wiem, że. Ale to jest piękna cecha też. Tak, ale momentami jest bardzo zaniedbująca ciebie samą. Mhm. I poprzez takie rozdawanie siebie wkoło, w koło, w pewien sposób sama znikasz, bo. Bo ja przy tym wszystkim zapominałam o sobie. I, I teraz, wraz z moim rozwojem duchowym, doświadczam niesamowitej pewności siebie, tylko nie w sposób arogancki czy przyrostu ego, tylko po prostu wiem, po co tu jestem, wiem, po co to wszystko robię i niesamowicie ukierunkowała mnie. Nie tyle co numerologia, jak portret majański. I od pewnego czasu zajmuję się wykonywaniem właśnie takich portretów majańskich, gdzie nie przedstawiam twojej ścieżki życia, co cię spotka, co cię, nie wiem, co, na co masz uważać. To nie, to nie o to chodzi, bo mm, uważam, że to jest kolejny program, który ktoś narzuca na twoje życie i musisz żyć wobec tego. Tak, um, koduje cię podświadomie. Tak, tak i to nie jest nic pożytecznego. Natomiast portret majański y, tworzy się na podstawie bardzo głębokiej wiedzy Majów, których również naprawdę cenię, bo, bo jest to kopalnia y, kopalnia skarbów, y, wszystkie książki na, na ich temat. Natomiast y, tworzę takie portrety majańskie, które y, uwydatniają wszystkie pozytywne cechy, z którymi przyszedłeś na ten świat. I wszystkie predyspozycje, które w sobie masz, ten portret uwidacznia, oraz pokazuje to, nad czym powinnaś popracować, czyli to, z czym twój ym, intelekt, Twoje ciało energetyczne powinno się zmierzyć, do jakich emocji masz tendencję? To wszystko jest niesamowite, bo każda osoba, która doświadczyła tego y, portretu w 100%, no może nie w 100%, ale w 95% zgadza się z y, danymi informacjami. I może pozostałe pięć zrozumie w późniejszym etapie życia. To nie jest powiedziane, że jakby wszystko ma od razu rozumieć, tylko ten portret majański bardzo um, ustawia nam w głowie. Pokazuje, że my też po coś tu jesteśmy, że jesteśmy tak samo ważni jak, jak ktokolwiek inny. A niestety ten obecny świat, choćby nawet social media, pokazują, że. Um, są równi równiejsi. Że są równi równiejsi. Ten świat celebrycki yy, i te wszystkie ścianki, i to te wszystkie te kółka wzajemnej adoracji są przykładem tego, że, yy, że my czujemy się gorsi, bo nie należymy do tamtego świata. A musimy pamiętać, że to jest tylko iluzja. I tak samo osoba, która ma, nie wiem, dwa miliony followersów yy, ma tak samo ciężkie chwile w życiu i może być tak samo nieszczęśliwa. Jak my, tylko po prostu ma, ma silnie rozbudowaną pewną czakrę, która sprawia, że załóżmy, łatwo przyciąga pieniądze, albo no po prostu jest pozbawiona pewnych blokad, ale za co więcej blokad ma gdzie indziej, czyli w innych czakrach, więc to nie jest takie jasno określone, że, że ta osoba wszystko ma po prostu w życiu ustawione na tip top. Czy ten portret majański jest takim kopem, którego czasami potrzebujemy, żeby tak. też, e, jeżeli przerobimy coś w sobie, to żeby nas utwierdzić, tak. że jesteśmy na dobrej tak, drodze. Tak, bo możesz coś sobie sobie przerobić, owszem, ale twoje poczucie wartości może być na tyle słabe, że potrzebujesz. Albo usłyszałeś tyle przykrych słów od ludzi wokół, że potrzebujesz, żeby ktoś powiedział ci w końcu coś miłego, albo coś dobrego. I, i to nie jest tak, że ja sobie to wymyślam, tylko naprawdę te m, opisy charakterologiczne według majów się sprawdzają i doskonale Opisują to, w czym jesteśmy dobrzy, e, jak możemy wpłynąć na ten świat, żeby był lepszy. E, i, I po prostu jak zacząć. E, no, tak jak mówiłem, są naczynia połączone. To też wpływa na to, że odłączamy się od tych pewnych programów, które ktoś nam narzucił. Czyli ktoś nam powiedział, że jesteśmy, mm, nie wiem, że jesteśmy. Ee, że nic w tej dziedzinie nie zdołamy, że jesteśmy. No, po prostu podciął nam skrzydła w, w konkretnej jakiejś tam w, w dziedzinie życia, w której chcieliśmy się rozwijać, a ten portret może nam ukazać, że ta osoba nie jest wyrocznią e, i że mogła się mylić. I z powrotem możemy mm, zostać odblokowani i iść w tym kierunku. I ty wykonujesz takie portrety w sensie, czytasz je, tak? Tak, tak. Czy tak, jeżeli tak. ktoś byłby zainteresowany tego rodzaju. Usługą, to może do ciebie się zgłosić? Tak, oczywiście, może się do mnie zgłosić i, i taki portret mu wykonam. Myślę, że to się, że oferta pojawi się pod koniec października. Może się akurat zgramy z publikacją, także jak coś tak, w, super. w opisie będziemy mieć ewentualne mhm. szczegóły. Super. Bo ja myślę, że to jest jeszcze póki co rzadkość I, i to jedna rzecz, gdzieś tam sobie w internecie poszperać i zobaczyć jakieś swoje... Bo to według różnych filozofii, wierzeń, nauk można zanalizować swoje ciało energetyczne, mm -hmm, z tego co ja wiem, ale też trzeba umieć to zinterpretować i myślę, że to jest kluczowe. Tak, jeszcze powiem jedną zależność odnośnie wróżek, czy tam różnych jasnowidzów, bo oni opisują sytuację... Jaka ma miejsce teraz, czyli oni w pewien sposób y, mają na tyle rozwinięte swoje czakry, że potrafią czytać y, czakry osób, które się do nich zgłaszają. I na podstawie obecnego stanu czakr, czyli na przykład, przychodzi ktoś w depresji, ma totalnie no, rozłożone czakry na, y, y, przepraszam, ma czakry zupełnie niewidoczne, y, bądź bardzo słabe to, no to, co ma ci powiedzieć taka wróżka, no, z góry jakby widzi sytuacje, które będą niesprzyjające. Jeżeli nic się nie zmieni, no to będzie tak, coraz gorzej. I ona mhm. przedstawia ci sytuację, która ma miejsce, e, chwili, znaczy o, ocenia sytuację na podstawie tego, w jakim jesteś stanie emocjonalnym teraz. A uważam, że to jest największe bagno, w jakie możesz wejść, bo ona Krzybka, sama cię, ona ci cię wrzędzić. programuje, ona ci po prostu pokazuje, że jesteś na to skazany. A to, co chcę ci teraz powiedzieć, to to, że możesz samemu wpływać na własną energetykę i możesz każde jakieś negatywne, może nie każde, ale większość swoich negatywnych e, sytuacji w życiu po prostu zniwelować, usunąć ze swojej karty lifetime i możesz żyć e, tak, jak tego zapragniesz. Wracając do, y, do naszych czakr, y, bardzo ważną dla mnie kwestią jest jeszcze to, że Czakry wpływają na nasze choroby. I wszelkie dysfunkcje naszych czakry objawiają się w dysfunkcjach naszego ciała. Yy, I ludzie zrzucają wszystko, na, yy, zrzucają wszystko na jedzenie, zrzucają wszystko na powietrze. Oczywiście to sprzyja powstawaniu wszelkich patologii, natomiast nie jest główną przyczyną tego wszystkiego, bo yy, nie bez przyczyny też się mówi o tym, że stres ma ogromno, ogromny wpływ na nasze życie. A ten stres, ten lęk, yy, ten strach. Te wszystkie złe emocje, zazdrość, zawiść, nie wiem, smutek, wszystko to jest spowodowane em, brakiem dobrego przepływu energetycznego, czyli strach jest największą najgorszym karmicielem ego i tego energoinformacyjnego pasożyta. Więc y, myśląc i czując wobec takich schematów, musimy liczyć się z tym, że jesteśmy podłączeni do Matrixa. A Matrix w swoim, e, na swojej tacy podaje nam choroby, bo również ma to w swojej ofercie, więc jakby musimy liczyć się z tym, że decydując się na takie emocje, decydujemy się również na choroby. Więc trzeba być tego świadomym. Oczywiście są ludzie, którzy, siedząc w tym Matrixie, pobierają energię od innych i w ten sposób y, jakoś się funkcjonują. Tak, i się uodparniają. Na, y, dlatego się mówi, że y, złego diabli nie Złego biorą. diabli nie biorą, bo, bo tacy ludzie po prostu żywią się y, i żerują na innych. Ale, ale co do tych chorób, y, niesamowitym również y, działem wiedzy jest totalna biologia, bo w ogóle z każdym dniem odkrywam nowe jakieś. Y, Nowe jakieś yy, dziedziny, nauki. dziedziny mhm. nauki, wiedzy, które łączą mi się w jedną całość. To jest niesamowite. I tak samo jak jakieś tam uzdrowienie energetyczne, takie czy śmak, jakby to wszystko polega na jednym i na tym samym, czyli na tej energetyce. I, i co ciekawe, totalna biologia również yy, opisuje yy, choroby i ich przyczyny które leżą u źródła emocjonalnych problemów, czyli na przykład podają daną chorobę i tłumaczą to w sposób taki, że mamy blokadę w, w tej dziedzinie życia, co potem się łączy z daną czakrą yy, i z blokadą na yy, jakieś tam pewne kwestie życiowe, więc, więc to, 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 to jest yy, oparte, ta totalna biologia jest oparta na medycynie germańskiej, która yy, uważam jest wielką przyszłością dla nas i i możemy się dowiedzieć bardzo wiele o naszych blokadach, czytając um, o objawach, które nas spotykają. Ale uważasz, że takie metody są w stanie nas wyleczyć z chorób, czy też yy, uważasz, że medycyna konwencjonalna ma rację bytu w pewnych yy, przypadkach? Słuchaj, medycyna konwencjonalna w przypadkach pourazowych jest niezastąpiona, bo niestety no, w pewnych sytuacjach nie da się już zrobić nic, człowiek jest na tyle yy, yy, poblokowany i. Po prostu chory, że, że, że nie, nie wolno, jakby. Czasami trzeba wkroczyć z większą artylerią. I tak jak mówiłam, decydując się na wyskoczenie z tego raju, czyli bycie w tym zanieczyszczonym środowisku, w tym zanieczyszczonym tłumie, z zanieczyszczoną żywnością, musimy się liczyć z tym, że sama natura. W każdym przypadku nam nie pomoże, więc, y, tak jak mówię, w sytuacjach, gdy mamy jakiś wypadek albo coś naprawdę y, bardzo poważnego, to medycyna jest niezastąpiona. Natomiast uważam, że medycyna zupełnie zapomina o, y, o profilaktyce. I tak jak, było według, tak jak było kiedyś, zgodnie z y, y, tradycyjną medycyną chińską, kiedyś było tak, że lekarz dostawał pieniądze. Za to, że ktoś nie był chory. I dopiero mm -hmm. wtedy, jak chorował, to przestawano mu y, za to płacić. I uważam, że, mm, że to jest właśnie. To podstawa... jest utopijna wizja naszej tak, służby. Bardzo utopijna i myślę, że szybko to się raczej nie wydarzy. Natomiast y, warto mieć świadomość tego, że, y, że energetyką, również dobrym żywieniem i y, treningiem, byciem w ciele, możemy dużo zdziałać. I tak naprawdę twój pierwszy e-book to jest takie podsumowanie właśnie tych wszystkich sfer życia. Tak. Dobrze tak, no to, tak. to rozumiem, że to wypuściłaś taką zajawkę tak. na to, mhm. co będziesz pogłębiała w kolejnych swoich publikacjach, tak. czego ja już się nie mogę doczekać, także w ogóle też podlinkujemy oczywiście soulbooka w Super. opisie, bo bo właśnie miałam się ciebie zapytać, a teraz mam wrażenie, że tam znajdziemy odpowiedź, bo dla osoby, która gdzieś zaczyna swoją przygodę, powiedzmy, duchową, mm -hmm. nazwijmy to tak, ale to łączy bardzo wiele przecież tak. sfer życia, e, może to być przytłaczające, że kurczę, muszę zadbać o tyle różnych mm -hmm. kwestii, a właśnie w Soulbooku mamy te wszystkie kwestie wyłożone mm -hmm. w taki prosty sposób i taki dobry jest to moim zdaniem punkt zaczepienia, miejsce, od którego zaczniemy. Tak. Jeżeli ktoś z was będzie chciał zgłębić te poszczególne światy, czy to będzie... E, świat zdrowego odżywiania, który też ładnie tam rozbijasz, mhm. czy właśnie sferę czakr i aury, czy dalej w pracę już konkretną, tak? tak, oddech, czy jakieś ćwiczenia, to będzie, będą to sobie mogły sobie tam zajrzeć. Mhm. Zobaczymy, nie wiem, kiedy planujesz publikację, ale na pewno... Kolejnego? Mhm. Masz już... już... Wiesz co, dopiero zaczynam go pisać, więc myślę, że może początek ymm, grudnia, koniec listopada Ciężko mi powiedzieć, bo będzie to na pewno bardzo obszerny e-book. Druga część całego booka wydaje mi się, że będzie dużo dłuższa niż część pierwsza, bo część pierwsza to jest takie wedomekum, to jest coś oczywiście, to jest coś nieoczywistego i tam nie ma, tam jest wiele informacji, które, na, mm, które w wielu książkach podstawowych oczywiście których nie ma, natomiast no, chciałam połączyć tam po prostu światy energetyki i materii. Na dobry początek, bardzo to układa w głowie, i, i zawrałam tam wszystkie informacje, które pozwoliły mi wejść na tą drogę zdrowia i rozjaśnić w głowie. A w najbliższych miesiącach będziesz publikowała kolejne rzeczy, i powiedz nam już, myślę, na koniec jeszcze raz, bo już co prawda to było też w poprzednim odcinku, ale może ktoś trafił tutaj zupełnie przypadkiem. Gdzie można ciebie znaleźć? Jak się można z tobą skontaktować? Można się ze mną skontaktować poprzez Instagram, Kajawega oraz przez... Kaja przez Y. Wszystko będzie w opisie, ale Kaja przez Y. Tak, przez Y. <laughs> y oraz na Facebooku również funkcjonuję, jako Kajowego Wróżka. Ym, I to w zasadzie są takie dwa główne... A, jeszcze na mojego bloga zapraszam. KajowegoWróżka.pl, bo, bo również od jakiegoś czasu prowadzę bloga, wstawiam tam fajne artykuły i na blogu jest również sklep, gdzie można kupić mojego e-booka. Także to są chyba wszystkie informacje związane z moim funkcjonowaniem w sieci. A gdzie najlepiej pisać do ciebie wiadomości? Na Instagramie. Dobra, to wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Instagrama. Dziękuję tobie Kaja, że byłaś moim gościem po raz kolejny. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa. pa. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze odsyłam was na KarolinaSobańska.com na moją stronę, gdzie w specjalnym postie znajdziecie wszystkie odnośniki i szczegóły naszej rozmowy. Podcastu możecie wysłuchać na YouTubie, na SoundCloudzie i na iTunesie, czyli w aplikacji Podcasty na w waszym iPhone'ie. Podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 16:00 i na koniec, jak zawsze, mam małą prośbę. Jeżeli słuchacie podcastów na iTunesie, to pamiętajcie o tym, żeby dać im ocenę, a dać jemu ocenę, temu podcastowi ocenę i napisać recenzję, jeżeli macie wolną chwilę, bo wtedy więcej osób będzie miało możliwość trafić na Mój program, jeżeli chodzi o Spotify, to tam nie zapomnijcie go zaobserwować. A jeżeli chodzi o YouTube'a, to możecie zawsze zasubskrybować mój kanał. I ja w komentarzach czekam też na Wasze opinie, wskazówki. I oczywiście też na moim Instagramie Karolina Sobańska Podcast. Zdradzam Wam z wyprzedzeniem, kto będzie moim gościem, i tam też jestem bardzo otwarta na wasze opinie, czy też konstruktywną krytykę. Także piszcie mi kogo chcecie usłyszeć w podcaście, są to dla mnie cenne wskazówki i postaram się spełnić Wasze marzenia, oczekiwania. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia. Papa! Pa.